odpalamy sprzęt, niech pochodzi. W ogóle to siemaneczko wszystkim. Mamy dzisiaj 24 lutego. Odpalam ładowarkę i chciałem wam dzisiaj, drodzy widzowie, powiedzieć, że o, ktoś na biegu zostawił. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj będzie to odcinek z placu, dzień z życia pracowego według Michała Agro. Zobaczymy, co tu się dzisiaj będzie działo. Odpaliłem manitu, ładowarkę i co? I jadę do sąsiada Bartka, tutaj dwa domy obok, załadować mu nawóz do rozsiewacza i idę jeszcze HDK odpalić 315 Bartkowi i dzisiaj akcja nawóz. Dzisiaj akcja nawóz, ruszamy z nawozem dalej. Mamy taki sprzęcior, idę odpalić tego tutaj potwora. Dobra, Krzysztof jest zasypany, właśnie wróciłem od niedawno, przed chwilą od Bartka, tam cztery worki miałem, mu wsypałem mu i zasypałem Krzysztofa z Aksanem i jedziemy teraz z Kornkali. Przywieziony luzem, gdzie ten Bartuś? Bartuś pojechał nakręcić i zasypujemy Bartłomieja nawozem i teraz Bartek jedzie na rzepak. Na razie będziemy rzepaki wszystkie obsiewali, bo chyba o tym nie mówiłem. Na razie wszystkie nawozy idą na rzepak, potem zboża. Po rzepaku jeszcze idzie jechać bez problemu. Na zbożach może być troszeczkę to utrudnione, żeby w miarę tak w odpowiednich warunkach rozsiewać, jeździć, bo pola po rzepaku troszeczkę inaczej, z rzepakiem inaczej się trochę zachowują niż pola ze zbożem na ten moment. No ale na razie jedziemy z nawozem oporowo na rzepak i teraz ZGB 8200 zasypuje. I no i działamy. Dzisiaj na razie na placu zostaje, zobaczymy, co to będzie. Oczywiście te ósemka z liną w pogotowiu, w razie W przygotowana. Bartek tutaj skinął głową, dał znak, że można sypać. Także będzie git. Co tam? Tak z 3,5 tony na sypie. 3,5 tony? Dobra. Chyba zerowałem? Powinna być zerowana. Nie będziemy przeładowywali rozsiewacza, bo to nie ma sensu, żeby tam jakieś duże kolejny robić. Bartek mówi, że tony 800 wsypałem, także ładuję Bartka, może później jeszcze coś dobram, ale czuć, że ciężki nawóz. Czuć, że ciężki. Jedziemy z następną łyżką. Powiem wam, nawozy ruszyły, pogoda się zrobiła, aż się chce żyć. Poszedł. A my idziemy z panem Tomaszem odpalić opryskiwacz, którego jeszcze na kanale nie było. Danman. DT527. Tomek, jak myślisz, będzie szedł? Nie. Nie będzie jechał? No, Tomek jest sceptycznie nastawiony. Żeby go jumpinem przyjąć. O, się tam ładuje wszystko, co? Jak w samolocie.
Kiedyś go pokazywałem na jednym z odcinków, ale to chyba jeszcze stał na tych kołach takich od Kira. Wtedy na czas transportu miał takie założone. Teraz ma szersze ogumienie założone. 650x65R 42. Ogólnie to ma jeszcze węższe opony mamy do niego, ale jest na razie na szersze opony ma założone, ponieważ będzie lany nim RSR. Pokażę wam widzowie, jak ma w środku. O, check engine się świeci. Jak Mercedes. Ja byś siedział, nie wiem, w autobusie jakimś. Tak to wygląda. Teraz jest chwila, to wam go pokażę. Bo później nie wiem, czy się nadarzy okazja. A tutaj jak w samolocie kokpit. Ciekawa maszyna, ciekawa. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie jeździło. To czy nim by już było pryskany na jesień? Ogólnie on jeszcze ma możliwość regulowania belki, bo teraz jest ustawiony na 36, tam chyba 24 i 30 chyba. Jak się nie mylę, to chyba 32. Póki teraz mam czas, zrobię sobie taki mały rekonesans noży do mulchera. Muszę zobaczyć, ile opakowań mam. Oto T8 odpalił. Ile opakowań, ile noży mam do mulchera. Te noże tak wyglądają. To są noże do trwałe, którym jeżdżę. Muszę policzyć, ile tego mam, bo będzie ona w tym roku dosyć mocno eksploatowana. Będzie trochę hektarów do zrobienia nią. Także muszę sobie popatrzeć i będę musiał złożyć zamówienie u szefa Łukasza, by ewentualnie domówił tych noży. Tu mamy młotki do drugiego mulchera, takiego, który jeździ powierzchownie. To mnie akurat nie interesuje, bo to jest Krzysia maszyna, ale tu widzę, że mam na razie raz, dwa, trzy, cztery opakowania. Cztery i tu piąte, bo tu są śruby. Także muszę się przygotować i zobaczymy, ile czego, co mam. Idę właśnie do mulchera, ale patrzcie, mówiłem ostatnio, że tu nie ma sprzętu dla mnie, a tu rozsiewacz stoi. Dobra, przyszedłem do mulchera, muszę zdjęcie tabliczki zrobić, żeby było wiadomo, jakie do jakiego typu maszyny zamówić noże. No i znowu problem z telefonem. Muszę zrobić zdjęcie tabliczki dla szefa. Ogólnie to troszeczkę roboty będę miał przy tej maszynie, ponieważ, znaczy troszeczkę, zdemontowane są pozy, jak możecie zobaczyć, i będę musiał założyć pozy do niej. Noże już mam powymieniane wszystkie w niej, także tylko pozy założyć. Są tam już, leżą nowe. Olej jest. Rok temu wymieniałem. Dwa lata temu. Przepraszam, chyba dwa. Dwa lata temu chyba wymieniałem olej. Tutaj w całym mechanizmie, przekładniach. Także maszyna w sumie w 70% jest gotowa. Dobra. Nie będzie widać tam pod spodem noży. Tak wygląda ciągnik po drugim przejeździe w rzepaku. Szpece poprawiają błotnik w kadeku, bo tam się trochę obluzował. A ja zasypuję tu Bartka dalej kornkali. Tylko musi iść tam zaraz zobaczyć wagę i wtedy powie, czy sypiemy dalej, czy nie. Nawóz załadowany. Teraz trzeba poskładać worki
na kubkę, znaczy na kubkę, jeden w drugi powkładać i poustawiać na razie, później się to wywiezie. I tak to wygląda dzisiaj. Może później sobie przeładowczą przesmaruję, no zobaczymy. Na pewno jak się nic nie zmieni, to będę miał dzisiaj wyjazd z rozsiewaczem, ale o tym to powiem później. A tutaj TC-cik stoi. Piękna pogoda. Aż chce się żyć i chce się pracować. Nawet mi nie przeszkadza, że dzisiaj mamy sobotę i jestem w pracy. Świeże powietrze, trochę ruchu, nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Robimy test u dźwigu Weidemana. Rok temu go kupiłeś, nie? Taki roczny Weidemanik, pomocniczy do gospodarstwa. Zobaczymy, czy podniesie tonę. Bez problemu. Odrzucamy jeszcze jeden? Dawaj. Daję radę. Co trzecie, żeby się nie złamał, chłopie. Powiem wam, taka maszynka fajna. Używamy ją żniwa na przykład od ścian, żeby odepchać czy coś. Jak już jest tam końcówka zboża. Dobry sprzęcior, tylko trzeba ostrożnie nim jeździć, bo jest wywrotny. Jest odpowiednio prawo. A ten prezes siedzi. A tutaj wraz z Tomkiem zasypujemy rozsiewacz Bartka. Bartuś, pseudonim w półświatku Sołtys, ma taki zestawik Mytolanda T7210 i Bredala. Bartek już sypie Zaksan na pszenicę, no i niestety zaliczył topę. Tak jak wspominałem, po zbożu warunki są nieco cięższe niż na rzepaku. No ale na razie mówi, że idzie, że pojechał na taką działkę 40 hektarów, pierwszy rozsiewacz rozsiał, no i zaliczył topę, ale tak to w miarę to idzie. Na razie na rzepaczyskach się obyło. Rozsiewanie nawozu odbywa się bez jakichś większych komplikacji. Tak to wygląda, drodzy widzowie. Tu wam na szybkości jeszcze pokażę tego Bredala, ten rozsiewacz w pełni manualny, wszystko manualnie się ustawia. Tu mamy koło takie ostrogowe, napędzające taśmę i tu później mamy tutaj taki wałek, no i na tym wałku ustawiamy prędkość tego koła, znaczy nie, prędkość taśmy ustawiamy od tego koła tym tutaj wałkiem. Taką wygląda. Tu mamy miarkę szczeliny tej tutaj od taśm, rozsiewacz dwutaśmowy, także do wapna on się tak bardzo średnio nadaje, bym powiedział. Rozsiewacz w bardzo dobrym stanie, odremontowany. Ale Bartek mu daje. Rozsiewacza jeszcze tego Bredala też jeszcze nie było mi na kanale. Dobra maszyna. Mamy podziałkę taką i sobie przeliczamy litry i kilogramy. Tak to wygląda. Bardzo prosta maszyna. Gdzieś na niego z 4 tony wchodzi, mimo że nie wygląda, ale te 4 tony to się spokojnie na niego wsypie. Jeszcze no w sumie zależy jakiego nawozu, nie? No ale przyjmując, średnio 4 tony na niego wsypujemy. Nawet można przyczepę za nim ciągnąć. Wysiew tutaj talerzowy jest na paskach, tu mamy pod tą blachą paski. I tak to wygląda, drogie mordeczki.
Powiem wam, tak jak mówiłem, na zbożu, patrzcie, nie ma szans, żeby wjechać. Patrzcie, co tu się dzieje. Ale tu wam powiem szczerze, bo Bartek zna te pole lepiej niż ja i mówi, że co roku w tym miejscu akurat są wpadki. Ale poszedł. Dobrze, że bredal jest nie za wysoki, to zaciągnął dziury za sobą. O jest. No takie warunki w tym roku. To jest, drodzy widzowie, życie. Mobilny grill na busie i sobie robimy szamkę z chłopakami, z prezesem. Kilka kiełbasek tu wstawię, kurczaczek, karkóweczka. To jest życie jak w Madrycie. Nie ma co. Nawozy chłopaki sypią, za niedługo ja jadę, także trzeba się najeść. O, petardino. Patrzcie, do czego wsiadłem. Do skakanki. Palimy sprzęt. Co tu piszczysz? Co tu piszczysz? Odpaliłem taką, jak my to nazywamy, solówkę. Skanie i będziemy na nią ładowali nawóz, ponieważ jedziemy na działkę oddaloną o 50 km na rzepak i na nią załadujemy sobie nawóz i prezes Łukasz zaciągnie mi, zawiezie właśnie nawóz ją na pole. 6 ton, Tomek! 6 ton saletrosanu. Tak jak mówiłem, ładujemy na skanie 6 ton saletrosanu. Saletrosan 26+. Poczekaj! Saletrosanu i tu mamy Amidas, Jaravel Amidasa. Amidasa pakujemy 3 tony na skakankę i jedziemy w trasę. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy powietrza nabiła. O. Stary driver jestem. Nabite powietrze. Tomek, ja tu wzdłuż wagi stanę. Koło tutaj opon może. I będziesz cofał i ładował, co? Pasuje ci tak?
Tylko ja ten, wejdę na czepę, nie? Stary driver, już nie takimi rzeczami się jeździło. A? Tak się ustawię, będzie git, tam jest przejazd z tyłu, to... Daleko nie pojechałem. Dobra, jest. Hamulec ręczny i idziemy, gdzie tu się podnosi to? I jedziemy! Jestem za sterami Nicholanda T7270. Z tyłu za mną Amazonę ZGB 550. Przejąłem sprzęt Krzysia w zastępstwie. Popołudniowe zastępstwo, do południa na placu byłem, działałem sobie z chłopakami wraz z szefem Łukaszem i z Tomkiem. Teraz za Krzysia wsiadłem na zastępstwo, no i lecimy na najbardziej oddaloną działkę od gospodarstwa, na niej jest rzepak i od razu za mną też będzie jechał szef Łukasz z Kanią. Załadowaliśmy nawóz wraz z Tomkiem na nią, także tam od razu naraz trzy nawozy pójdą. Mamy godzinę, która to jest godzina? Godzina 14:53. Jedziemy o tej porze tak późno, no bo jesteśmy zdani tam dzisiaj akurat na pomoc sąsiedzką, że tak to nazwę, i tam że w sensie chodzi o to, że po prostu ładowarki nam sąsiad użyczy, przyjedzie tam na zasypie, bo przecież nikt tyle kilometrów nie będzie jeździł tutaj, żeby zasypać, także sobie jakoś radzimy, trzeba sobie radzić, jak to się mówi. No i pędzimy tam, chwilę czasu mi zajmie. No i może ktoś jeszcze, powiem wam, na odwiedziny zajdzie. Zobaczymy, czy dotrzyma słowa. Obiecał, że przyjedzie. A tym bardziej, że ma rzut beretem. Dwa kroki i jest na polu u mnie. Także zobaczymy, czy mój kolega dotrzyma słowa i przyjdzie na odwiedziny. Także widzimy się za niedługo. Zaraz wam coś pokażę. Patrzcie, jaki jest ogólnie ruch. Dzisiaj tak jest sobota, to jest mniej troszeczkę. Ale patrzcie, SK blachy, FG gorzowskie, DWL, jakieś Szczecin, Kołobrzeg. Także znaczy to, że SK S3 jest zamknięta. Chłopaki cały czas blokują drogę. Właśnie jest godzina, która jest godzina? 15:12. S3 jest zamknięta. No i wszystko jedzie starą trójką. Dzisiaj jest sobota, jest troszeczkę mniejszy ruch. Ale w piątek, czyli wczoraj, powiem wam, Pyrzyce były strasznie zakorkowane. Korek to kilometrami się ciągnął. Tu następnie te ZS-y, jakieś gorzowskie blachy, także W, także same obce rejestracje jeżdżą, DKL-y, DKL, to znak, że obwodnica SK S3 jest zamknięta. Od nas też tam pojechał tutaj z gospodarstwa, w którym pracuję, kolega pojechał ciężarówką. Cały czas jest droga zamknięta, rolnicy nie odpuszczają. Teraz ogólnie cały tydzień jeździłem na blokadę na węzeł Parnica i blokowaliśmy wjazd też na S3. Także mimo pracy rolnicy nie odpuszczają i nie odpuszczą, dopóki nie pokaże się jakieś światełko nadziei i dopóki mnie nie zmieni się. Nie, dopóki im się coś nie zmieni, o, powiem to tak. O kurde, koleżka jednak dotrzymał słowa i przyjechał na pole, patrzcie kto stoi.
Patrzcie, jak się cieszy, o! Dobry Ancymon! Wsiadaj! Patrzcie, kto przyjechał do mnie na pole. Siema! Siemano. Kupę, jak on wyje? No, bo to jest kopie New Holland. Krzysiu ci dał traktor? No nie miał wyjścia. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Co on tak skacze, jakby no, bo coś... ośka nie działała? No, coś tu nie tak jest z miękką osią. Coś tu jest nie tak. Co tam, Mateuszek? No dobrze, dobrze. Widzicie, drodzy widzowie? Powiem wam coś. Mateuszek poznał dziewczynę. Tak, przestań ty już to. I zapomniał o koledze. I zapomniał o koledze. Chyba tu jest ścieżka, co? Jak dobrze widzę. Już myślałem, że nie przyjedzie, bo mówi, nie wiem, czy znajdę czas, bo to do dziewczyny muszę jechać, ale przyjechał. On tutaj tak nawija makaron na uszy. Ta. Co tam, Mateuszek, jak tam? No co, wiosna, niedługo się widzimy, nie? No, mam nadzieję, że będziesz przyjeżdżał. Kadę kłopie oleje powymieniane, on czeka na ciebie. No, całe szczęście, że chociaż ci mam mi traktor przygotowali. No, a przedwczoraj. No, jak zwykle, na ostatnią chwilę, bo pewnie potrzebowaliście. No jak, do nawozu. Bartuś go tam upala, tam nie oszczędza go. Dobrze to wygląda. No nie ma tragedii, jest troszeczkę drobny, ale to wszystkie plantacje są takie u nas drobne, ale dostanie nawozu, zaraz rozkrzewi się. Pogoda na razie sprzyja, ma być ciepło teraz. Także... Zobacz tu na tej kurewce. Powinno być. Na górce jest, wszędzie jest, nie? No kopie, no wiadomo kto tu siał, nie? Prątem tu siałeś czy fokusem? Nie no, fokusem było siane. Ty! Najlepszym traktorem. Dzisiaj mówili chłopaki, że bardzo pszenica ładnie wygląda siana pasowo. Tak? No, musimy podjechać tam. Zilustrować widzom, jak to wygląda. Obiecałeś, że będziesz tam odwiedzał tą plantację. Ja obiecałem, ty też mówiłeś, będziemy jeździć. Ale tu musi, chłopie, agrotechnicznym okiem być rzucone tak, i tak powiedziane. O, to jest ta górka, co rok temu bokiem tu jechałem. Ty, ale ja też ostatnio gdzieś tu jechałem, to też widziałem pszenicę posianą pasowo. I tu nawet u nas też w okolicy, nie wiem, czy na próbę to zrobili. I też... Kujawsko-Pomorskim, co byłem porozsiewać ostatnio, to też tam mieli trochę posiany tej pszenicy pasowo. Ciekawe. Także ludzie sieją. No zobaczymy, jak to będzie, ale powiem ci, sucho jest, bardzo sucho. Znaczy bardzo sucho, no że, no w sensie, że na te warunki, co tam u nas są, no to te pole, no suche jest. No słuchaj, no tam jest podłoże gliniaste, jest inaczej, nie? No. Tu jest zupełnie inne warunki tu są. Tu jeździsz, kurde, jakby tu deszczu nie było. I wiesz, że tak, to ścieżka no, też jest... No zupełnie inaczej, nie? No. Ale ogólnie te pole z natury jest takie, powiem ci, zawsze suche. Że tu nie, nigdy nie było jakichś chyba problemów. No widzisz, no, jakaś... No niestety na tym polu chyba żadna żyła wodna nie idzie. Nie idzie, no. Myślałem... Jadąc tu, kurczę, sobie tak myślałem, o, tu pewnie banjo będzie, woda będzie stała, czy coś, kopana, a tu gdzie? Nie dadzą się w tym roku pokopać z rozsiewaczem. Nawet nie miałbym jak ci pomóc. No właśnie. Sam chłopie na warsztacie jeżdżę. Ała. Mateusz pompę regeneruje w samie, przygotowuje. A, to jeszcze tam jakieś, kurcze, większe remonty są, tak? Nie duże takie, wiesz. Można powiedzieć, że duperele, no ale to... Ale trzeba zrobić je, nie? No... Także Mateuszek, drodzy widzowie, przyjechał, odwiedził kolegę. Sobie chwilę ze mną pojeździ, no zaraz, i... Zaraz jakieś ładne ujęcie nagram. No, dzisiaj tak chyba długi odcinek będzie Mateusz. O, i prezes przyjechał! Szef Łukasz przyjechał, przywiózł mi nawóz.
i chyba przyjechał od razu na pole zobaczyć, bo nawóz jest rozładowywany tutaj na wiosce u rolnika. Jest zostawiony, także ja będę sobie dojeżdżał do nawozu, ale to później wam wszystko, drodzy widzowie, powiem, także... A więc lecę już z drugim nawozem. Teraz sypię Saletrosan 26+, w dawce docelowej 330 kg na hektar. No i niestety, kurde, przywieźliśmy tu 6 ton tego Saletrosanu, a z racji tego, że ma objętościowo jest go sporo, będę musiał po 500 kg wrócić tutaj do sąsiada, bo nawóz szef Łukasz przywiózł z Kanią, tak jak wcześniej wam pokazywałem. No i zostawiliśmy tutaj, został nawóz rozładowany tutaj na wiosce u rolnika Pawła, także Paweł, pozdrowienia tutaj i podziękowania za to, że będziesz czekał na mnie. No i wcześniej sypałem korn kali, przywiozłem go tutaj od razu już, bo on był luzem załadowany. Przywieźliśmy go tutaj, bo to on skupy był ładowany. Przywiozłem go tu w rozsiewaczu, rozsiałem w dawce docelowej 200 kg na hektar. No i mi jeszcze zostanie Jaravella Amidas i tam też wychodzi jakieś chyba 150 kg, jak się nie mylę. Ponad może tam 150 kg, bo tutaj na 18 hektarów, bo tu jest 18 hektarów, dokładnie tam 17,5 hektara, ale liczymy to na 18 hektarów, bo tu jest sporo klinów. No i rozsieję to, potem tego Saletrosan rozsieję, potem wrócę po Amidasa, no i to będzie finito tutaj. Szef postanowił to chyba zamknąć tutaj w jednych przejazdach, żeby po prostu tu już nie wracać na te pole, bo te pole jest oddalone o 50 km od gospodarstwa, także żeby później już tutaj z RSM-em nie gonić, chyba że może się coś zmieni. Ale wiecie, może to jest głębokie i szerokie, także... Ale wiecie, jak to jest w gospodarstwie, w rolnictwie, różnie to bywa. No i taki to był dzionek, trochę na placu, trochę tutaj z pola. Trochę pojechałem... A włączę malowanie. Trochę sobie tutaj porozsiewałem nawozu. No i tak to dzionek spędzony, pogoda dopisuje, dopisała dzisiaj też. I teraz ma ogólnie cały tydzień dopisywać. Jeszcze odnośnie zbóż, chciałem wam szybko powiedzieć, te wpadki co były, no to niestety zdarza się, za próbę nikt głowy nie urwie. Pojechali chłopaki, Bartek pojechał spróbować, nie szło, odpuścił temat, szef powiedział, żeby nie jeździć już dalej na zboża. Ma być teraz cały tydzień pogody, także mówi, że te dwa dni, trzy przeczekamy, no i wtedy z impetem ruszymy w zboża. I będziemy dalej nawóz sypali na zboża. I tak to wygląda. Nic nie poradzimy, warunki są jakie są. Tak jak mówiłem, pola z rzepakiem rządzą się swoimi prawami. Rzepak bardziej pije wodę niż zboża. Na zbożach inaczej jest to wchłaniane, inaczej jest wchłaniana woda. Tym bardziej, że na jesień było dosyć głęboko zrobione, nawet i fokusem. Także... Temat odpuszczony na dzisiaj. No i tak to wygląda na tą chwilę. Także chyba wszystko już powiedziałem. No i co? Życzę wam powodzonka w tym sezonie wiosennym. Pozdrawiam was i życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.